Zapraszamy do obejrzenia kolejnego wydania Agrowiadomości Non-Stop, a w nich m.in. Rada do spraw rolnictwa i obszarów wiejskich w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP zainicjowała spotkanie w sprawie trudnej sytuacji na rynku jabłek. Eksperci z Izby Zbożowo-Paszowej oceniają, że ziarno z tegorocznych zbiorów będzie gorsze jakościowo niż przed rokiem. Internetowa aplikacja o nazwie EWOP, kolejnym narzędziem mającym pomóc rolnikom w składaniu wniosków o płatność z PROW 2014-2020. W skupach niestety złe wieści dla hodowców trzody chlewnej. Wciąż powodów do zmartwień nie mają sprzedający zboża i rzepak. Na zakończenie wiadomości rozmowa z członkiem zarządu Stowarzyszenia Sadowników RP Tomaszem Solisem o obecnej sytuacji w sadownictwie. W związku z poważną sytuacją w sadownictwie Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP zainicjowała spotkanie ekspertów z udziałem przedstawicieli sadowników, firm przetwórczych, a także naukowców z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa. Mamy w tym roku bardzo dużą produkcję jabłek, co może spowodować zaniżenie cen w skupach, z czym mieliśmy do czynienia w równie urodzajnym 2018 roku, kiedy rolnikom proponowano 10, a nawet mniej groszy za kilogram tych owoców, co było stawką uwłaczającą, nie pokrywającą nawet kosztów produkcji, wskazał Jan Krzysztof Ardanowski, szef Rady do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Narodowej Radzie Rozwoju przy prezydencie RP. Sytuacja w bieżącym roku jest podobna do tej z roku 2018. Zapowiadają się wysokie zbiory jabłek, są jeszcze zapasy w magazynach ze zbiorów zeszłorocznych, a znaczna część plantacji została uszkodzona przez gradobicia. Część jabłek została wybranych odmian, które się nie sprzedały i one trafiają w tej chwili do przemysłu. Mamy rok normalnego urodzaju, to nie będzie klęska urodzaju, normalnego urodzaju, ale będziemy mieli problem z jakością, ponieważ w tych częściach kraju, gdzie jest ta produkcja dosyć wysoka, produkcja jabłek, mieliśmy do czynienia, jak to zwykle w ostatnich latach bywa, z anomaliami i to były akurat grady, które uszkodziły te jabłka i to będą jabłka nie najwyższej jakości. Natomiast na pewno nie będzie to rok klęski urodzaju, bo trudno powiedzieć, że tu będziemy mieli jakieś rekordowe plony. Natomiast w związku z tym, że w Polsce rynek przetwórstwa jabłek wygląda tak, jak wygląda, no to już mamy zapowiedzi, że przetwórcy powiedzieli, że te ceny będą niskie, ponieważ wiedzą, że surowiec po pierwsze już dociera do zakładów przetwórczych, a po drugie dotrze jeszcze więcej tego surowca ze względu na to, o czym powiedziałem, czyli na te klęski gradu, które nawiedziły część kraju, gdzie ta produkcja sadownicza jest dosyć wysoka. Rada do spraw Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przygotuje zalecenia i rekomendacje dla Ministerstwa Rolnictwa i Rządu, jakie działania powinny zostać jak najszybciej podjęte. Zdaniem Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, biorącego pod uwagę ceny koncentratu jabłkowego na rynkach światowych, cena za kilogram jabłek do przetwórstwa powinna wynieść około 35-40 groszy. Taka cena daje zarówno sadownikom, jak i przetwórcom godziwy zysk. O obecnej sytuacji w sadownictwie rozmawialiśmy z członkiem zarządu Stowarzyszenia Sadowników RP Tomaszem Solisem. Na rozmowę zapraszamy po notowaniach cenowych. Zbiory zbóż w kraju zbliżają się do końca. Opady deszczu uniemożliwiają kończenie żniw. Eksperci z Izby Zbożowo-Paszowej oceniają, że jakość ziarna w tym roku jest gorsza niż przed rokiem. Zdaniem ekspertów ziarno, które ciągle czeka na zbiór, będzie kwalifikowało się już tylko na pasze w związku z porostem i niską liczbą opadania. W skali całego kraju udział zbóż jakości konsumpcyjnej w zbiorach będzie znacznie niższy niż przed rokiem. Na północy i zachodzie kraju rolnikom udało się zebrać około 70% pszenicy jakości konsumpcyjnej. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju niestety jest zupełnie odwrotnie. Około 70% zebranej pszenicy może być jakości paszowej. Według Izby Zbożowo-Paszowej handel ziarnem jest cały czas trudny. Większość rolników zdecydowała się zmagazynować zebrane ziarno, licząc na dalsze zwyżki cen. Wydaje się, iż zboża o parametrach konsumpcyjnych będą trzymać cenę, zważywszy na uszczuploną podaż ziarna wysokiej jakości w bieżącym sezonie. W związku z problemami z jakością, niektóre młyny już przyjmują pszenicę z gęstością niższą od standardowej. Jest wysoce prawdopodobne, iż wraz z biegiem sezonu młyny staną przed koniecznością dalszego obniżenia parametrów ziarna, zważywszy na duży popyt na pszenicę konsumpcyjną ze strony eksporterów, czytamy w newsletterze Izby. W ocenie Izby w sierpniu bieżącego roku eksport pszenicy drogą morską będzie większy od wcześniej przewidywanego i przekroczy 200 tysięcy ton. Import ziarna z południa Europy jest cały czas niewielki.
Ceny ziarna oferowanego przez dostawców ze Słowacji czy Węgier są mało konkurencyjne, aby przełożyć się na większy import przez krajowych przetwórców. Od końca sierpnia rolnicy nie muszą już wypełniać wniosku o płatność z PROW 2014-2020 w wersji papierowej i składać go w placówce Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa lub wysyłać pocztą. Teraz mogą to zrobić za pośrednictwem komputera. Umożliwia to uruchomiona właśnie internetowa aplikacja o nazwie EWOP. Rolnicy w ramach tej aplikacji będą mogli składać wnioski o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. W ramach tej aplikacji będzie też można kontaktować się z agencją w ramach obsługi tych wniosków, ale również w ramach pism, które stosujemy i przesyłanie różnych wiadomości w tym zakresie. Aplikacja EWOP jest kolejnym tego typu rozwiązaniem udostępnionym rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W przypadku płatności obszarowych działa już aplikacja e-Wniosek Plus, a także aplikacja IRZ Plus, która służy do obsługi wniosków zwierzęcych. Tutaj należy zauważyć, że nie potrzeba zakładać nowych loginów, ponieważ możemy wykorzystać w tym celu login, który został nadany przy aplikacji e-Wniosek Plus do płatności obszarowych. Jak zapewniają przedstawiciele agencji, aplikacja EWOP nie tylko usprawni proces składania wniosków i dokumentów, ale także przyspieszy wypłatę środków finansowych. Przypomnijmy, że elektroniczne wnioski o płatność można składać w ramach 8 działań. Jest to 5 działań wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych, w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, w odtworzenie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof, a także w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej. Pozostałe 3 działania dotyczą pomocy w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz małych rolników, na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich oraz na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw. Więcej informacji na temat nowego narzędzia przygotowanego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa można znaleźć m.in. na stronie internetowej arimr.gov.pl. Nie ma możliwości odnowienia pozwolenia na stosowanie dikwatu. Taką odpowiedź na wystąpienie Zarządu Krajowego Rady Izb Rolniczych udzieliło Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zezwolenia wydane dla środków ochrony roślin zawierających dikwat zostały wycofane z dniem 4 maja 2019 roku, zaś środki ochrony roślin wprowadzone do tego dnia do obrotu mogły być stosowane do 4 lutego 2020 roku. Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że istnieje wysokie ryzyko dla pracowników, osób postronnych i mieszkańców w przypadku wszystkich zastosowań substancji czynnej dikwat. Co więcej, wskazano na wysokie ryzyko dla ptaków. Dlatego też zatwierdzenie substancji czynnej dikwat nie mogło zostać odnowione. Przepisy umożliwiają jednak uzyskanie jednorazowego zezwolenia na wprowadzenie środka do użytku, dlatego też Rada Krajowa Izb Rolniczych proponowała skorzystanie z tej możliwości. Dikwat jest substancją czynną, wprowadzoną na rynek ponad 60 lat temu. Związek ten był używany w rolnictwie przez lata, m.in. do czynnego zwalczania chwastów oraz desykacji roślin hodowlanych, takich jak rzepak czy ziemniaki. Kolejny tydzień wzrostów średnich cen za tonę zbóż i rzepaku. Tym razem podwyżki nie były spektakularne, często jednocyfrowe. Straciła jedynie średnia krajowa kukurydzy suchej. W skupach żywca wyraźne tąpnięcie w dół w cenach wieprzowiny. Tracą również brojlery kurze, zyskuje natomiast żywiec wołowy. W dwie strony zmieniały się widełki cenowe za tonę pszenicy konsumpcyjnej. Tych pozytywnych zmian było nieco więcej, dlatego średnia krajowa za to zboże zyskała 4 zł. W skali miesiąca wartość pszenicy konsumpcyjnej powiększyła się o ponad 100 zł. W ostatnim tygodniu 20 zł zyskała maksymalna cena dla Polski. Dokładnie o taką samą wartość powiększyła się w ostatnich 7 dniach maksymalna cena dla Polski za tonę pszenicy paszowej. Tu wzrostów było nieco więcej, przede wszystkim w dolnych wartościach widełek cenowych. W efekcie średnia krajowa zyskała 9 zł, przekraczając granicę 900 zł za tonę. Granicę 900 zł za tonę przekroczyła w ostatnich dniach maksymalna cena dla Polski za tonę pszenżyta. W tym tygodniu zyskała ona 40 zł. Wzrosty w około połowie województw przełożyły się na zysk średniej krajowej, która od tej przed tygodniem jest wyższa o 13 zł.
O 9 zł powiększyła się średnia krajowa cena żyta konsumpcyjnego. W ostatnim tygodniu nie było dużo zmian widełek cenowych, ani nie były one jakieś spektakularne. Niemniej większość z nich podnosiła ceny. Przykładem może być maksymalna cena dla Polski, która zyskała w ostatnim tygodniu 10 zł. Powróciły na naszej mapie notowania z biura maklerskiego w Śremie i widać to bardzo dobrze w notowaniach jęczmienia. Właśnie tam w Wielkopolsce można za tonę tego zboża uzyskać 1000 zł. Oznacza to wzrost maksymalny dla Polski o 150 zł. Głównie ten wzrost spowodował powiększenie średniej krajowej o 25 zł. Już tylko jednej złotówki brakuje średniej krajowej owsa konsumpcyjnego do osiągnięcia poziomu 600 zł za tonę. W ostatnim tygodniu wskaźnik ten zyskał 16 zł. Widełki cenowe zmieniły się tylko w Wielkopolsce, gdzie zarówno najwyższa, jak i najniższa cena zyskały 40 zł. Oznacza to również wzrost o taką wartość maksymalnej ceny dla Polski. Połowę tej wartości, czyli 20 zł, zyskała najwyższa cena oferowana w Polsce za tonę kukurydzy suchej. W ten sposób osiągnęła ona wartość 1100 zł. Zmian widełek cenowych w poszczególnych województwach bardzo mało. Co ciekawe, średnia krajowa kukurydzy w odróżnieniu od innych zbóż straciła dokładnie 13 zł. W drugą stronę zmieniła się w ostatnim tygodniu średnia krajowa za tonę rzepaku. Wzrost o 15 zł oznacza, że dokładnie tyle brakuje średniej cenie dla Polski do poziomu 2,5 tysiąca zł. Tymczasem w ostatnich dniach sporo było niewielkich zmian widełek cenowych w dół. Dotyczyło to także maksymalnej ceny dla kraju, która spadła o 40 zł. Ostatni tydzień w skupach żywca wieprzowego zaznaczył się wyraźnymi spadkami. W niektórych miejscach skrajne widełek cenowych straciły nawet złotówkę. Minimalna cena dla Polski spadła o 0,5 zł poniżej 4 zł, maksymalna o 20 groszy w dół. Średnia krajowa straciła 18 groszy, a trend miesięczny zmienił się na ujemny. Na prawie 2% plusie jest zmiana miesięczna średniej krajowej ceny kilograma żywca wołowego. W ostatnim tygodniu zyskała ona kolejne 4 grosze. Skrajne ceny dla Polski pozostały na tym samym poziomie, ale maksymalna, wynosząca 10 zł, notowana jest już nie w jednym, a w 3 województwach. Poniżej 4 zł znalazła się średnia krajowa cena za kilogram brojlerów kurzych. Spadki cen w większości województw sprawiły, że w ostatnim tygodniu straciła ona 10 groszy. Trend miesięczny wyraźnie pod kreską. Spadły również w ostatnich dniach skrajne ceny dla Polski. Zarówno maksymalna, jak i minimalna obniżyły się o 10 groszy. Dzisiejszym gościem wiadomości jest członek zarządu Stowarzyszenia Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, pan Tomasz Solis. A jesteśmy u pana, ponieważ chcemy się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja na rynku jabłek, ponieważ doniesienia są niepokojące. Mówi się, że zapowiadany jest duży plon, że dużo jabłek zostało jeszcze z zeszłego roku w chłodniach, a ceny na skupach wcale nie są wysokie. Jak to państwo odbieracie? No i jakie działania są podejmowane? Zdecydowanie tak, jak pan powiedział. Część jabłek została wybranych odmian, które się nie sprzedały i one trafiają w tej chwili do przemysłu. Mamy rok normalnego urodzaju, to nie będzie klęska urodzaju, normalnego urodzaju, ale będziemy mieli problem z jakością, ponieważ w tych częściach kraju, gdzie jest ta produkcja dosyć wysoka, produkcja jabłek, mieliśmy do czynienia, jak to zwykle w ostatnich latach bywa, z anomaliami i to były akurat grady, które uszkodziły te jabłka i to będą jabłka nie najwyższej jakości. Natomiast na pewno nie będzie to rok klęski urodzaju, bo trudno powiedzieć, że tu będziemy mieli jakieś rekordowe plony. Natomiast w związku z tym, że w Polsce rynek przetwórstwa jabłek wygląda tak, jak wygląda, no to już mamy zapowiedzi, że przetwórcy powiedzieli, że te ceny będą niskie, ponieważ wiedzą, że surowiec po pierwsze już dociera do zakładów przetwórczych, a po drugie dotrze jeszcze więcej tego surowca ze względu na to, o czym powiedziałem, czyli na te klęski gradu, które nawiedziły część kraju, gdzie ta produkcja sadownicza jest dosyć wysoka. To skoro mówi pan, że ten rok zapowiada się normalnie, że nie będzie tej klęski urodzaju, czyli nie będzie jakiejś nadprodukcji dużej, to skąd w tym momencie ta niska cena w skupach? Ponieważ z tego, co się już orientowałem, to nawet cena jabłka z zeszłego roku z przechowalni jest wyższa od tego, które aktualnie trafia do przetwórni, no, ze świeżej dostawy. Czy to jest normalna sytuacja? To nie jest normalna sytuacja, dlatego że my mamy do czynienia z taką sytuacją w przetwórstwie, że ponad 80% polskiego przetwórstwa, tego, który pochłania to jabłko przemysłowe, to jest tak zwany kapitał globalny, który jest nastawiony na działanie spekulacyjne, typowo spekulacyjne. Więc jeżeli w jednym roku trzeba zapłacić wysoką cenę, a tak mieliśmy, z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w okresie COVID-u, tego pierwszego okresu COVID-owskiego,
Wtedy jabłka deserowe osiągnęły wysoką cenę, zapotrzebowanie na rynku było dosyć duże. Przepływ, import jabłek do Polski z innych krajów, który i tak się odbywa, był ograniczony. No przykład, no, każdy bał się kupić jabłko z Włoch, dlatego że tam mieliśmy pandemię na takim poziomie, że nie wiadomo było, czy się to przeniesie, jak się przeniesie. Uszczelnianie granic i tak dalej, To spowodowało to, że polskie jabłko deserowe osiągnęło dosyć wysokie ceny. W związku z tym to również rzutowało na jabłko przemysłowe, które docierało do przetwórni. No a teraz trzeba sobie zrekompensować te wysokie ceny, więc szuka się po raz kolejny, bo to jest periodycznie co jakiś czas u nas, takiej okazji, żeby na tym zarobić. Czyli będziemy produkowali koncentrat, który będzie tanim koncentratem. Polska generalnie jest jednym z największych, albo być może nawet największym eksporterem koncentratu jabłkowego na świecie. Mówię eksporterem, nie producentem, ponieważ do Chin to nam jeszcze daleko. W związku z powyższym, no, będziemy mieli do czynienia z małą manipulacją na rynku. A dodatkowo mamy taką sytuację, że no, jeżeli pan wyjedzie za polską granicę i chce pan kupić polski koncentrat, to tego polskiego koncentratu już nie ma. Produkujemy go bardzo dużo, eksportujemy go bardzo dużo, a generalnie jest nieidentyfikowalny, jest, nie ma swojej marki, a powinien, myślę, mieć swoją markę, o to należałoby zadbać. Ale tu już w grę wchodzą naprawdę bardzo duże mechanizmy, tu wchodzi w grę konsolidacja rynku, tu wchodzi w grę partnerska współpraca z zakładami przetwórczymi, my o tym mówimy, o umowach kontraktacyjnych od dłuższego czasu, natomiast odbijamy się od ściany. Bo mówił pan o tym, że będzie trzeba odbić straty, zarobić. Rozumiem, że tu chodziło o firmy przetwórcze, które przetwarzają jabłko. Dokładnie tak, mówiłem o koncentracie. No właśnie, o koncentracie. Czyli myśli pan, że może istnieć ryzyko jakiejś zmowy cenowej, że ta cena jest celowo zaniżana? Bo wiem, że UOKiK już podjął jakieś działania, żeby sprawdzać właśnie firmy skupujące i przetwarzające. Tak, UOKiK z tego co wiem podjął działania, ale to nie są pierwsze działania UOKiKu w tej sprawie. Były już takie próby w poprzednich latach, one skończyły się fiaskiem generalnie. Natomiast zobaczymy, jak będzie wyglądało dochodzenie w tym roku, ale to jest dosyć trudne, żeby udowodnić zmowę cenową, bo wie pan, żeby udowodnić zmowę cenową, to trzeba na to znaleźć dokumenty i dowody, co jest mało prawdopodobne. Natomiast jeżeli mówimy o takim działaniu pseudorynkowym, tak to nazwijmy, to mamy do czynienia z taką sytuacją, że to jest powiedzmy jedna, dwie grupy kapitałowe, które zarządzają tym i tu jest bardzo łatwo się dogadać wręcz nieoficjalnie. Takie rzeczy kolokwialnie, jak to się mówi, załatwia się przy schabowym, a nie w świetle reflektorów, czy na sali konferencyjnej, gdzie podpisuje się dokument końcowy. A niech mi pan powie, bo skoro mówi pan, że będzie problem z utrzymaniem jakości, no skoro będzie dużo jabłka przemysłowego, to może jest chociaż szansa, że to jabłko deserowe, którego w tym roku będzie mniej przez te gradobicia chociażby, no i ten mokry rok, uzyska zadowalającą cenę. To bardzo trudno powiedzieć, ponieważ takiego bilansu, bo po tym sezonie będziemy mogli dokonać w przyszłym roku, powiedzmy w lipcu, sierpniu, a może nawet wrześniu. Jabłka w Polsce sprzedaje się, mówimy o jabłkach deserowych, przez cały rok, zresztą jabłko przemysłowe podobnie, bo sorty sprzedajemy na przemysł. Więc jeżeli mówimy o początku tego sezonu, który już się zaczął, bo sierpień to już jest sprzedaż tych letnich odmian tak zwanych, mamy wrzesień, październik, bieżącą sprzedaż, potem mamy sprzedaż z chłodni, przechowalni, chłodni z kontrolowaną atmosferą ULO. Więc takiego bilansu dokonuje się dopiero po zakończeniu sezonu sprzedaży, a nie po zakończeniu sezonu zbiorów. Wrócę z powrotem do tego okresu covidowego, gdzie się okazało, że początek tego sezonu, powiedzmy jesień, była no, średnio zadowalająca cenowo, delikatnie mówiąc, a potem mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, gdzie od końca lutego, początku marca mamy wprowadzone restrykcje związane z COVID-em i tu ceny wędrują gwałtownie do góry. I to powoduje, że średnia cena za sezon wychodzi tak, a nie inaczej. Więc no, to jest czysty żywy przykład, że takiej oceny będziemy mogli dokonać dopiero w przyszłym roku. Ja się nie spodziewam, żeby w tym roku doszło znów do jakichś tam zwyżek cenowych jabłka deserowego, z tego względu, że my jesteśmy stricte eksporterem również jabłka deserowego. Produkujemy w tej chwili, myślę, że około 5 milionów ton jabłek, z czego jesteśmy w stanie zjeść, nie wiem, być może milion, być może 1 200 000 ton. Ale to w hura optymistycznym wariancie. Reszta to jest produkcja eksportowa. Więc teraz, jeżeli będziemy mieli nawet jakieś
większe zainteresowanie mniejszą ilość jabłka deserowego na mniejszą ilość jabłka wysokiej jakości na rynku. To ono i tak wystarczy na zaspokojenie potrzeb krajowych. I tak mamy swoje problemy związane ze zdobywaniem nowych rynków zbytu. W związku z tym myślę, że tutaj nie dojdzie do jakiejś sytuacji, do takiej, jaką mieliśmy do czynienia w okresie COVID-u. Bo tu wpływ na rynek miały czynniki zewnętrzne. Nie popyt, nie podaż, a ograniczenia eksportowe, tak jak powiedziałem, importowe przepływu towarów. Jeszcze mam takie pytanie, czy Państwo jako Związek Sadowników, rozumiem, że przyglądacie się tej sytuacji na bieżąco, czy już planujecie jakieś działania podjąć, żeby chronić tych sadowników przed tą zmową, ewentualną zmową cenową lub przy tymi niskimi cenami, czy no nie wiem, chociażby przypominając rok 2018, kiedy spotykaliśmy się nawet przy chłodniach, gdzie strajkowali sadownicy. Czy takie no już mocne działania są też brane pod uwagę? No bo jednak tutaj liczy się zadziałanie wcześniej, później będzie już za późno, prawda, jak te ceny osiągną stały poziom. To znaczy, trudno wykluczyć cokolwiek, co się może wydarzyć. Po pierwsze, że nie tylko my jako Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonujemy na tym rynku, ale oglądając media, wie Pan doskonale, że jest wielu innych, nazwę ich działaczami rolniczymi, którzy zachowują się w taki, a nie inny sposób i pozostawię to bez komentarza. Natomiast my nie wykluczamy niczego, ale my równolegle cały czas prowadzimy rozmowy z ministerstwem i staramy się kontaktować z przetwórcami. Rozmawiamy o problemie od kilkunastu lat. Bo takie pierwsze nasze ostre działania to jest 2003, 2004 rok, więc nasza obecność na rynku i nasze rozmowy trwają cały czas i nie możemy powiedzieć, że robimy to tylko i wyłącznie interwencyjnie, bo tu mógłbym dać przykłady tych naszych działań, które przyniosły rzeczywiście efekty. Chociażby kwestia interwencji na rynku owoców miękkich, to jest malina i truskawka, te 400 euro. Tym się możemy pochwalić do hektara, o czym pewnie co po niektórzy już nie pamiętają. Ale to taki fakt historyczny. Rozmowy cały czas są prowadzone. Projekt umowy kontraktacyjnej przez nas jest sporządzony. Propozycje stworzenia systemu ubezpieczeń są przez nas stworzone i są położone na stole do dyskusji i o tych rzeczach dyskutujemy od wielu lat. Także my cały czas prowadzimy działania, które są wymiernymi działaniami. Jakie efekty przynoszą? No, jak do tej pory, na razie umiarkowane, bym powiedział delikatnie, ale te rozmowy trwają, a nie jest to prosta sytuacja, bo wiadomo, że zderzamy się z potężnym kapitałem, z potężnym lobbyingiem, a my jesteśmy tylko drobnymi rolnikami, sadownikami, którzy funkcjonują w taki, a nie inny sposób. Jeszcze mam jedno ostatnie pytanie, bo z tego co pamiętam, to właśnie w 2018 roku był ten skup taki interwencyjny. Państwo zareagowało w rynek. Jak Pan ocenia, czy z perspektywy czasu warto, żeby Państwo jednak interweniowało w tym rynku właśnie skupu? Bo to wtedy przyniosło efekt, ale pamiętam, że były duże... Nie każdemu się podobało, bo nie wszyscy... Inaczej może nie to, że nie każdemu się podobało, tylko nie każdy był zadowolony z tego podziału, jak te środki państwowe później do kogo trafiły. No zdecydowanie tak. Było to działanie pionierskie, że tak powiem. Na pewno przyniosło efekt, ponieważ no, doświadczyliśmy tego, że w momencie kiedy uruchomienia skupu interwencyjnego cena wzrosła praktycznie dwukrotnie, z 12 do 20 kilku groszy, do 24 bodajże, z tego co pamiętam. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, że ja jestem zwolennikiem, jeżeli miałbym się wypowiadać we własnym imieniu, jestem zwolennikiem rozwiązań systemowych, a nie interwencji. Więc ta interwencja pokazała dobre i złe strony. Myślę, że była ogromnym testem na to, co się może wydarzyć i co powinniśmy zrobić i co powinniśmy poprawić. Wyciągając wnioski z tego, co się wydarzyło w 2018 roku, myślę, że jesteśmy w stanie, oczywiście przy współpracy z rządem, zbudować sensowny system, który będzie miał wpływ na rynek i wcale nie myślę tu o tak zwanym ręcznym sterowaniu, bo to nie gospodarka socjalistyczna, gdzie możemy sobie narzucić pewne rzeczy, ale równowaga na rynku jest podstawą dobrego funkcjonowania tego rynku. I teraz, jeżeli patrzymy na sytuację w Polsce i w innych krajach, no to my chyba jesteśmy jedynym takim krajem, gdzie mamy do czynienia z taką huśtawką cenową i z taką możliwością wpływania na rynek określonych grup kapitałowych, tak sobie to określę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.